Ja powołałem was, abyście jako zasilające się członki tworzyły jedno ciało, gdzie ja jestem głową. I wszystko to, z czego budujecie, nie jest nic z was, lecz ode mnie, mówi Pan. Nie jest uczeń nadmistrza, bo ja, sam Bóg, uniżyłem się do was, aby służyć wam. Tak i wy czyńcie. Uniżajcie się jeden do drugiego, aby mój duch mógł być pośród was i działać w moim ciele, składając świadectwo o mnie, że jestem pośród was. Wyplewiajcie brak miłości, wszelką wyniosłość i uczynki ciała, bo to ogranicza was, a może nawet przywieść do ruiny. Miejcie staranie jeden o drugiego, jakbyście sami mi służyli, bez szemrania i szukania swego. Tak u was nie będzie. Szukajcie zbudowania zawsze drugiego, nie patrząc na swoje, bo ja, Pan Bóg wasz, czyniłem i czynię więcej przez mojego ducha, będąc w was. Miejcie staranie w słabsze członki ciała, w pełni oddani posłudze w miłości, nie robiąc różnicy między jednym a drugim, bo takim samym tworem jesteście i ja was każdego z osobna umiłowałem. Nie dzielcie się, a łączcie w jedno, mówi Pan, abym mógł być pośród was i prowadzić dalej do drogi doskonałej. Z ochoczego serca służcie jedni drugim, jakbyście służyli mi, mówi Pan Bóg wasz, który ze swojej woli upodobał wybrać was jako małą trzódkę. Słuchajcie głosu waszego pasterza, żeby błogosławieństwo moje mogło na was spływać obficie. Mocno się tego trzymajcie.